Cześć, no z wami znowu ja, Julia. Witam was w nowym roku, wszystkiego najlepszego oczywiście. I dzisiaj ja pokażę i powiem wam wszystko o takim plecaku. Chcę wam powiedzieć, że ten plecak jest całkowicie mój wymysł. Ja takiego nie widziałam wcześniej. Ja go wymyśliłam, zrobiłam i przedstawiam wam właśnie tutaj. Zaraz zobaczycie kilka zdjęć tego plecaka. Muszę wam powiedzieć, że robiłam ja ten plecak bardzo długo, pewnie z miesiąc czasu. Zaczęło się wszystko od rysowania projektu. Najpierw narysowałam projekt, jak ja go widzę w głowie, jaki on ma być. Te boczne ścianki od razu narysowałam takimi, no i właśnie ten wzór miał być u mnie koniecznie tutaj. No ale od momentu narysowania tego plecaka, makietu, wzoru, do tego momentu, jak ja go zrobiłam całkowicie, minął prawie miesiąc czasu. Ja tyle razy prulam te ścianki, i pierwszą, i drugą, żeby doprowadzić ich do takiego stanu jak teraz, żeby nic mi nie falowało, nic mi nie ścięgało, nie robiło się miseczką, żeby nie robiło się falami i tak dalej. Bardzo, bardzo długo ja rozpisywała, pisała, skrzesiała, wyrzucała, prula, czyli robiła o te ścianki, przednią i tylną ścianki. Nawet jak tutaj już była na ostatnich rzędach robienia tych ścianek i niby już wszystko było ok, ale jednak jak robiłam ostatnie rzędy tych ścianek, to wiedziałam, że coś nie halo i prulam całkowicie i tak około 30 razy. Naprawdę już myślałam, że już go zostawię i nie zrobię, ale tak mi... No tak mi go chciałось, tak on mi ładnie wyglądał i dla mnie na rysunku. Bardzo chciała go zrobić i więc w końcu pokonałam. Ale oczywiście jak teraz już mam nagrany filmik i rozpisany schemat, jak, gdzie co zrobić, ile tutaj półsłupków dodać, ile zabrać i tak dalej, to już bym zrobiła bym za dwa wieczory. I tak zaczniemy. Plecak ten ma wymiary, długość około 30 cm, o tak, od środka i do dołu, szerokość około 26 cm, o tak, około 26 cm, a o tak, głębokość, czyli szerokość bocznej ścianki, około 7 cm, szerokość bocznej ścianki. Zrobiony całkowicie ze sznurka 3 mm i z dodatkiem takich pasków z ekoskóry i zapięcie też na paseczku z ekoskóry. Wykorzystała ja w tym plecaku taki zestaw pasków z ekoskóry, który kupicie w naszym sklepie. Czyli to wszystko można kupić w zestawie. Ten krótki paseczek ufit z ramkami albo kulkami, zamek zapięcie z ekoskóry i te dwa paski regulowane, połączone z sobą karabinczykiem. Na dole też mają karabinczyki. O takie na dole mają karabinczyki. To wszystko kupicie w naszym sklepie w jednym zestawie. U mnie czarny kolor, srebrne okucie, nity oczywiście wszędzie zakręcane. Metalowe, bardzo mocne i wytrzymałe. Tylko metalowe zakręcane nity używamy w swoich wyrobach, więc jeśli wam w jakiś moment nie dopasuje tam kolor waszego wybranego okucia, to można okucie lekko zamienić samemu na inny kolor, dlatego że nity w każdych naszych paskach są zakręcane. Całkowita długość tego zapięcia od tego miejsca, od dołu kuleczka, aż tutaj, tutaj do tylu, do tylu, do tylu i do tego miejsca całkowita długość około 18-19 cm. Ale oczywiście, że można, chcę wam powiedzieć, że można niekoniecznie mocować to na kulko otwierane. O tutaj niekoniecznie tutaj wbijać kulko otwierane. Można to zamocować do każdej torebki,
albo do plecaka, tylko za pomocą tego nita zakręcanego, czyli po prostu ten pasek przybić tutaj przez ścięgi, na przykład w torebce Muszelce albo w torebce Tokio, gdzie ten pasek jak najbardziej pasuje, ten paseczek zapięcie, jak najbardziej pasuje do torebek Muszelka albo Tokio. I nawet niekoniecznie tutaj wbijać kulko, czy tam półkulko, czy kulko otwierane, można po prostu bezpośrednio za ścięgi zamocować ten pasek i zakręcić nitem zakręcanym. Tak jak mówię, idealnie do torebki Muszelka, Tokio i takich podobnych. Niekoniecznie używać tego zapięcia z ekoskóry. Można użyć, które ja pokazała, niekoniecznie używać od tego zapięcia. Można użyć taki cudowny zamek metalowy, błyskawiczny, dwukierunkowy. Również mamy u siebie w sklepie i jednokierunkowe takie zamki błyskawiczne. Ten zamek naprawdę jest luksusowy. Zaczyna się od tych metalowych suwaczków, które bardzo, bardzo dobrej jakości, takie metalowe, i skończając tą tkaniną, która jest taka, no po prostu super. I te metalowe, te ząbki, to wszystko, no jest naprawdę ten suwak jest luksusowy. I oczywiście do takich drogich wyrobów, do takich, można powiedzieć, lepszych torebek luksusowych, ja bym polecała tylko takie zamki błyskawiczne. Mamy ich w kilku kolorach na stronie naszego sklepu, również jak ze srebrnymi ząbkami, tak i ze złotymi ząbkami, no i tymi suwaczkami oczywiście. Tak jak mówię, można ten zamek z ekoskóry zamienić na zamek błyskawiczny. Widzieliście wy to na zdjęciach, ja tutaj pokazywałam zdjęcia. Zdjęcia, tam było dwa warianty właśnie zapięcia. Było i z zamkiem błyskawicznym, i z takim zapięciem. Albo również można użyć i dwa zapięcia oczywiście. I zamek błyskawiczny, i to zapięcie z ekoskóry. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że mamy u nas na sklepie 15 kolorów tych pasków. Bardzo dużo, dużo kolorów mamy do wyboru takich tych zestawów z ekoskóry. To ekoskóra bardzo, bardzo dobrej jakości, jest super, niezniszczalna, nie da się zniszczyć nawet te paski. I ja powiem wam szczerze, ja nie wyobrażam, żeby do plecaka używać pasków przedelkowanych. Ja sobie nie wyobrażam tego, bo co będzie z tych pasków, nawet przez kilka razy założenie ich na ramienie. No co będzie z tych przedelkowanych pasków? Ja bym nigdy w życiu, bym sobie dla plecaka, albo jakbym robiła plecaka komuś na zamówienie, ja bym nie dawała paski szedelkowane do plecaka. To już w jakichś, nie wiem, wyłącznych wypadkach, ale oczywiście, że to kwestia gustu każdego z was. Możliwe, ktoś z was uważa to za normalnie i tak robię, nie mam nic przeciwko, to tylko moja wiedza. Ja polecam jak najbardziej paski z ekoskóry. Również można to wszystko kupić nie w zestawie, a pojedynczo, ale najlepiej kupować w zestawie, wtedy też wszystko będzie kolorystycznie dobrane do siebie. Oczywiście, że jak najbardziej polecam do tego plecaka zrobić podszewkę. Ja nie robiłam, ja nie lubię szyć, więc podszewki nie robiłam, ale jak najbardziej dla plecaków polecane podszewki. Tkaniny na podszewki w dowolnych kawałkach, w dowolnych odcieniach oczywiście kupicie też u nas na sklepie. Mamy bardzo dużo, ponad 40 kolorów, wzorów tkanin. I gładkich, i wzorzystych, i w różnych odcięciach. Najmniejszy kawałek 40 na 40 cm i największy kawałek 60 na 70 cm. Można wszystko sobie tam wybrać, dobrać u nas na sklepie. Jak i te śliczne suwaki, sznurki, zestawy takie, i czyli każdy element, który ja użyła w tym plecaku, kupisz w naszym sklepie. Link na to wszystko ja wstawię w komentarzu pod wideo. Za dużo nagadałam ja wam tutaj, ale najważniejszego nie powiedziała, więc mówię. Oczywiście, że ja nagrała filmik z tym, jak zrobić tego plecaka. Bardzo, bardzo dokładnie wszystko pokazała, opisała, napisała schemat, rozpisała to wszystko schematycznie i tak dalej. Ale ten filmik będzie dostępny tylko dla tych osób, które są klientami naszego sklepu, kto jest klientami naszego sklepu, albo dla tych, kto kupi zestaw ten do plecaka. To w sumie to jest równoznaczne, ale
Jednak powtórzę, każdy, kto kupi zestaw tych pasków do plecaka, pasków zapięcia albo bez zapięcia, proszę dzwonić, pisać do mnie zwykłego SMS-a na telefon. Ja tam wszystko podala w opisie tych pasków. Link wstawię na nich w komentarzu na te paski. A w opisie towaru u nas na sklepie ja podala nawet swój telefon, żeby do mnie zadzwonić, napisać, lepiej napisać zwykłego SMS-a z tym, że prosicie wysłać wam link do obejrzenia tutorialu z tym plecakiem.